Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Mamy nowy pojazd, zobaczcie. Nazywa się Western Rogue. Tak on wygląda. Jest bardzo zwrotny, powiem wam. Znaczy, taki responsywny niby, ale... Muszę wam przyznać, że bardzo ciężko było o nim wystartować. Oh shit, ale się dziwnie przesterował czy coś. To jest dziwny samolot, bo możemy mieć tutaj dodatkowego pilota. Spróbujmy nim wylądować, może uda się wejść na tyły, ale to jest taki bardzo dziwny w pilotowaniu, naprawdę, czy w operowaniu. Mamy takie fajne podwozie w starym stylu i spróbujmy sobie wylądować tu na lotnisku jakoś. Zobacz, może to wypada do ręki, żeby było mi łatwiej, bo na myszce lata się dziwnie tym. Na padzie troszeczkę łatwiej, ale kurczę, też dziwnie. Ale dziwnie, ja pierdziu. What? Mamy tu klapy. Okej, udało się jakoś wylądować, ale ja dużo latam w GTA. Powiem wam, że mam trudności z tym samolotem. Okej, dziwnie jakoś... Aha, bo on ma z przodu kółeczko. No tak, uj, ty uważaj na to śmigło. Spróbujmy wsiąść z tyłu. No, wygląda, że mamy rzeczywiście jakieś siedzisko. I wiecie co? Zwróćcie uwagę na skrzydła. Możemy coś tutaj doczepić, więc prawdopodobnie będziemy mogli mocno zmodyfikować ten pojazd. Okej, spróbuję usiąść na tyły. Nie mogę. Franklin, tyły jest kwasz. Tu masz z tyłu fajne wejście. Wbijaj tam. Ach ty. Tylko na przód chcę wchodzić. No dobra, pokażę wam w takim razie, jak wygląda start w tym pojeździe. Jest dobre. Ops. Dawaj, panie Franklinie. I tak. Trzeba się chyba mocno rozpędzić. Przypomina mi troszeczkę to Ayla Cobra. Jest taki samolot. Pamiętam z War Thundera. Też miał takie kółko z przodu, zamiast z tyłu. Pyk. Wow. Jest bardzo responsywny na myszce, wiecie? Jest taki nieprzyjemny aż w sterowaniu, ale na padzie jest taki w miarę okej. I shit. Bardzo nie wiem, bałbym się nim tak zrobić beczkę blisko ziemi. W sumie, bo jak tak go weźmiemy w ten sposób... Nie, teraz jest całkiem spoko, ale tak... Dziwnie się nim lata, no. Nie przy... O, shit! Okej. Udało się jakoś wyratować. Co za popis lotnictwa niesamowity. Okropny jest. Znaczy, ja się przyzwyczaiłem do tych innych samolotów GTA, no nie? I ten jest troszeczkę inny w pilotowaniu, ale... No, dziwny jest bez kitu. O, shit! Jakie... Widzieliście? Nie zginął. Znaczy, nie wypuł. Okej. Dobra, teraz powinienem im inaczej lądować, tak wiecie, lepiej. Spróbujmy jednej rzeczy, czy... Patrzcie, jak pilot sobie wysiada z tego, to może bez problemu wejść w to śmigło i zginąć bardzo szybko. Ładunki. On się już tam trochę dymił. No, nie wytrzymuje zbyt wiele. Wygląda na to, że będziemy mogli zmieniać także ich kolory. Zobaczmy jeszcze raz ładunek. Wydaje mi się, że jeden ładunek on przyjmuje na klatę. I to jest... Tak. Totalnie się rozwala na kawałeczki. Także tutaj nie ma rewelacji. Ciekawe natomiast są modyfikacje, jakie można do niego zainstalować. A na pewno coś można, bo widzieliśmy na zwiastunach, że te samoloty miały różne rzeczy podczepione. Jeśli już macie coś odblokowane do tego samolotu, to... Pff, what the fuck? To piszcie w komentarzach. No i na pewno ktoś inny, kto ogląda ten materiał, też się dowie, co w tych samolotach możemy sobie zmodyfikować. Co w tym akurat samolocie możemy sobie zmodyfikować. Szkoda tylko, że nie mogę wsiąść do tyłu i zobaczyć, co... Podejrzewam, że ktoś, kto będzie siedział z tyłu, będzie operował rzeczami, które będą podczepione gdzieś tu do skrzydeł. Kolejnym pojazdem, jaki wam pokażę, będzie ten. Jak on się nazywa? Musimy sprawdzić. LF-22 Starling. No i ja się bardzo śmiałem, jak oglądałem zwiastun najnowszego dodatku z tego śmigiełka z przodu, ale ktoś mnie w komentarzach sprostował, że to śmigiełko jest do zasilania elektroniki w samolotach, w jakimś tam samolocie, już nie pamiętam jaka to była nazwa, ale ktoś tam się znał i się wypowiedział na ten temat. Natomiast silnik odrzutowy mamy z tyłu, więc spróbujmy nim sobie polatać. Zobaczmy, jak to wygląda. I hops, okej. Więc tak, mamy silnik rakietowy z tyłu, no i lecimy. Aha, dobra, lecimy. I zobaczcie, to śmigiełko z przodu zaczyna się powoli obracać, ale... Moment, bo... Nie mogę się chyba... Za wolno coś tu nie działa. Czekajcie, może...
środku. Shit! Schowałem podwozie? Schowało się to cholerne kółko, czy nie? Gie? Tu się nic nie dzieje. Aha, dobra, mamy cały czas wyciągnięte, spoko. Włączyłem dopalacz i lecimy cały czas do dopalaczu. Skończył się. Aha, on się jakby ładuje nam po jakimś czasie. Spoko, czyli mamy określoną ilość tego dopalacza i potem możemy sobie po prostu szybować, ale fantastyczne to jest. Podoba mi się bardzo taki pomysł. Tylko jak się tu chowa to cholerne podwozie? Naciskam G, naciskam H, nic się nie dzieje. Standardowo mamy tutaj jakieś działko zainstalowane. Możemy sobie hamować, wtedy nam się klapy tutaj otwierają. Samolocik nam hamuje. I... bo ja... moment, bo... I to śmigiełko tu się kręci cały czas, nie wiem. Ale wydaje mi się, że to podwozie powinno się chować jakoś, no nie? A zobaczcie, nie chowa się. Dziwne. Śmiesznie on wygląda. Okej. Okay. Możemy lecieć całkiem do góry. Zobaczymy, jak wysoko zlecimy. Może w kosmos polecimy tym dziadem. O, oh, damn. Kurde. Serio? O, shit! Tutaj leci. Przeciążenie, okej. Okay. Możemy jakoś... o, teraz zgasiłem ten silnik z tyłu, no nie? Mogę go odpalić i mogę go też zgasić w każdej chwili. I wtedy możemy sobie po prostu tak szybować. O, mamy samolot jakiś. Lecimy do niego. Spróbujemy go zestrzelić. Ja, no tu mamy te karabiny, one są chyba standardowe. Z tego zwyczajnego, nie? Odpalamy ten dopalacz i shiftem go też wyłączamy. Możemy z powrotem go włączyć, jeśli chcemy, nie? I on się po jakimś czasie ładuje. Podejrzewam, że na multiku, jakbym grał, to by pokazywał się ten wskaźnik wypełnienia, czy coś takiego. Może gdzieś to w środku jest? Nie. Fajnie to wygląda. Coś tu możemy się rozglądać? Nie, nie ma żadnego chyba wskaźnika od tego dopalacza. Nie mogę tego mieć samolotu tego. Jak to nie? Takim fantastycznym, rakietowym, odrzutowym samolotem jak ten? Właściwie, co to w ogóle jest, samolot? Czy jakiś, nie wiem, prototyp? Wygląda jak jakiś niemiecki prototyp z II wojny światowej, co? Jak strzelamy, to troszeczkę obniża nam się lot. Tak? Także te działka też jakoś tam oddziaływują na samolocik, chyba. Nie, on po prostu sam spada, okej, okay, nieważne. Nie mogę dogonić tego samolotu. Nurkujemy. O kurczę, jak on jest słabo sterowny. Dobra, spróbujmy nad bazę wojskową. Standardowo. Czy ktoś mnie tu dobije? Właśnie, tutaj mamy tylko, zobaczcie. Mamy tylko te dwa kółeczka. Ciekawe, jak się tym ląduje. Spróbujmy wylądować w bazie wojskowej. Wreszcie, dlaczego to szybko uciekniemy? O shit, ale jaki on jest trudny w manewrowaniu. Wyłączmy silnik. O! O! Wytrzymał jedną rakietę i dalej może lecieć, pierdzielony. O, jaki zwrotny jest, patrzcie, spróbujmy rakietą minąć. O! O, shit, widzieliście to? Ominąłem rakietę, dostałem z jednej rakiety. Zaczął się mocno dymić. Tutaj postrzelamy. Rakieta! Dobra, i dalej lata. Jakoś tak ciężej trochę, ale... ale jednak, dobra, coś mnie tam goni. Nie, co to? Rakieta! Aha, one mnie po prostu nie mogły dogonić. Nieźle. Dobra, dopalacz. Uciekamy, bo teraz sobie szybowałem. Nie, on jest dalej normalnie sterowny. Dostał jedną rakietę i wytrzymał to. Do tej pory testowałem Huntera, który rzeczywiście wytrzymał jeden ładunek wybuchowy i wytrzymał, a ten jest chyba drugim takim pojazdem latającym, który da radę. No jest taki troszeczkę teraz może gorszy w tym pilotowaniu, ale daje radę jeszcze. Jeszcze można nim latać. Spróbujmy gdzieś wylądować. O, shit. O, shit. Już troszeczkę jest ciężko, ale. Próbujmy jeszcze jakoś się dać nim polatać. Tutaj mamy jakiś pasażerski. Jego chyba też nie dogonię tym. Jest to fajny gadżet, powiem wam, do latania. Bardzo lubię latać w GTA ogólnie. Ale jest po jednym ładunku i już jest trochę ciężki w pilotowaniu. Podwozia nie można schować. To jest bardzo dziwne. Okej, wyłączmy ten silnik rakietowy i spróbujmy wylądować na plaży. Ops, właśnie. O, tylko te dwa kółka mamy. Jedno takie wielkie po środku i chyba malutkie z tyłu, no.
Ciężko jest tym wyhamować. Ale kurczę, wyhamowałem. Wow! Możemy też uciec. I wyskakujemy tak standardowo. Dobre, ej, fajny gadżet. Zawsze coś nowego, nie? Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Kolejne dwa pojazdy sobie przetestowaliśmy. Zapraszam was na kolejne. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.